Cześć. Dzisiaj zaproponuję Wam taką praktyczną lekcję biologii. Zapoznamy się z bardzo ważną grupą organizmów żywych, a mianowicie z grzybami. Najczęściej grzyby kojarzą nam się z czym? No z owocnikami, które zbieramy sobie jesienią, latem. To wszyscy uważają za grzyb. Natomiast ten owocnik to jest tylko niewielki fragment faktycznego grzyba, faktycznej grzybni, bo większość tego grzyba rośnie sobie w glebie i w ściółce. Nieraz taka grzybnia może obejmować kilkanaście metrów kwadratowych. Pamiętajmy o tym. A to, co my jemy, to są tylko i wyłącznie owocniki służące do rozmnażania płciowego. Tam znajdują się zarodniki. Nie będziemy już się wgłębiać w sposoby rozmnażania grzybów. Ważne jest, aby pamiętać, że grzyby to nie tylko to, co my jemy. Przyniosłem sobie tutaj takie rekwizyty. Dwa kawałki marchewki, kawałek pomidora i chleb. Ale zanim sobie zaczniemy przygotowywać nasze doświadczenie biologiczne, bo do tego zmierzam, przypomnimy sobie klasyfikację organizmów żywych i to, czym są grzyby. Tutaj sobie rozpiszę. Mamy bakterie. Archeony. To są takie... Trudno to określić. Niedawno stosunkowo wyodrębniono tą grupę. Wcześniej ona była zaliczona do bakterii. To są specjalne... specjalna grupa, jak gdyby prastarych bakterii, stąd ta nazwa, archeony. One mają troszeczkę inną budowę, troszeczkę inny skład błony komórkowej, ściany komórkowej. Nie będziemy mówić. W każdym razie to jest osobna grupa organizmów żywych. I to są przedjądrowce, tak zwane, prokariota. I kolejna grupa to jest ta, do której my należymy. I w tej grupie są takie królestwa jak rośliny, zwierzęta, grzyby i organizmy proste, a już troszeczkę wyższe, czyli protisty. I my się zajmiemy dzisiaj tą grupą. To jest osobne królestwo organizmów żywych. One charakteryzują się tym, że po pierwsze nie poruszają. Dawniej były dlatego zaliczane do roślin, ale po drugie nie są w stanie prowadzić procesu fotosyntezy, czyli nie są samożywne. Są cudzożywne, tak jak zwierzęta, czyli mają zarówno cechy roślin, brak ruchu, jak i cechy zwierząt, cudzożywność. I o tym należy pamiętać. Co jedzą grzyby, jeśli można tak w cudzysłowie powiedzieć, czym się odżywiają? No najczęściej konsumują sobie martwą materię organiczną, rzadziej żywą. Większość grzybów to właśnie reducenci. Oni rozkładają martwe szczątki roślinne, głównie roślinne. Liście, martwe drzewo. Każdy widział chuby na przykład, czy mnóstwo ciekawych strzępek grzybni na pniu starym gdzieś tam w lesie, na liściach w lesie, na szpilkach. Wystarczy czasem otworzyć lodówkę i co widzimy? Widzimy spleśniałą na przykład żywność. Tego byśmy sobie nie życzyli. I dzisiaj właśnie sobie zaczniemy hodować grzyby pleśniowe. Z reguły nie są niebezpieczne, tylko nieliczne gatunki wytwarzają toksyny. Aflatoksyny, ochratoksyny. Też nie będziemy się w to zagłębiać. W każdym razie pamiętać należy, jeżeli mamy spleśniałą żywność, nawet w niewielkim stopniu, czy taką stałą, czy powiedzmy kompoty, jakiekolwiek przetwory, takich produktów żywnościowych nie jemy. Bo nigdy nie wiemy, czy te grzyby wytwarzają toksyny, czy też nie. A jeśli wytwarzają, to te toksyny spokojnie przemykają sobie do całej objętości takiego na przykład kompotu. Mimo, że sama grzybnia jest na jego powierzchni. Także pamiętajmy, takie produkty nie nadają się do spożycia. Ale można sobie zrobić doświadczenie. I tutaj wybieramy sobie tak. Przede wszystkim produkty pochodzenia roślinnego, takie preferują grzyby.
Jeżeli mamy na przykład mięsa, sery i tak dalej, one są rozkładane przez bakterie, w to nie wnikamy, mogą być bardzo niebezpieczne. I wybrałem się sobie takie produkty żywnościowe i dam Wam zadanie domowe. Bardzo ciekawy sposób, można sobie zrobić film pokładkowy. Tutaj mamy, jeszcze pokażę, takie specjalne płytki. To są płytki do hodowli grzybów mikroskopowych bakterii. Nazywają się szalki Petriego. Składają się z pokrywki nieco szerszej i dęka nieco węższego, a głębszego. Na to się wylewa podłoże do hodowli mikroorganizmów. Sieje się, przykrywa, one sobie rosną w odpowiednich warunkach. Dzisiaj nam posłużą tylko jako miseczki. Bierzemy sobie marcheweczkę, dwa kawałki. Pomidor przekrojony, koniecznie przekrojony. Powiem zaraz dlaczego. I chleb. Przy czym nie może to być chleb z supermarketu foliowany pod żadnym pozorem. Na takim chlebie z trudnością, o ile w ogóle nam wyrosną grzyby pleśniowe. Tam jest niestety stosowanych sporo substancji konserwujących, też niekoniecznie zdrowych dla nas. Także w ogóle nie poleca się spożywać takich chlebu i pieczywa foliowanego. Taka jest prawda. Jeżeli już, to spożywamy i kupujemy. I nawet grzyby preferują chleb na zakwasie, czy chleb drożdżowy. Drożdże to też grzyby, należy o tym pamiętać. Stąd wniosek, co my jemy. Skoro nawet grzyb tego nie za bardzo chcą, że tak powiem, się imać. Ale temat na inną dyskusję. Dzisiaj się skupimy na hodowli grzybów. Taka hodowla trwa na przynajmniej tydzień, żeby nam fajnie sobie wyrosły. Pamiętam, grzyby preferują dużą wilgotność i wyższą temperaturę. Co zrobić, żeby nam te grzyby sobie fajnie wyrosły? Zarodniki grzybów są w powietrzu, w kurzu. To nie mamy się czym przejmować, nie musimy tego siać. Nawet w kurzu, który wciągamy razem z powietrzem, zarodniki grzybów są. Jest ich mnóstwo. Niektóre mają właściwości alergenne. Większość ludzi nawet nie zwróci na to uwagi, na szczęście. I a żeby zachęcić nasze grzybki do wzrostu, tutaj pomidor ma dużo wody po przekrojeniu, bez problemu te zarodniki grzybów osiądą na tej mokrej części, nam się rozwiną. Marcheweczka to jest w miarę. Natomiast chleb, jak nam wyschnie, nie wyrosną nam grzyby. I to jest podstawowy problem. Trzeba tą grzybność zwilżać. I ogólnie, bakterie i grzyby preferują wilgoć. Jeżeli zapewnimy im odpowiednią ilość wody, wilgoci, będą nam rosły wyśmienicie. Odwrotnie, jeśli chcemy przechowywać żywność, zależy nam na dłuższej trwałości jej, zasadniczo tej wody powinno być jak najmniej. I tutaj się pojawia jedna z najstarszych metod konserwowania żywności, a mianowicie suszenie. Już tysiące lat temu ludzie zauważyli, że na przykład wysuszone mięso, czy na przykład krowy, świni, czy ryby, czy wysuszone warzywa, owoce, da się przechowywać tygodniami, miesiącami. W stanie wilgotnym momentalnie są atakowane przez bakterie i grzyby. Także to też należy sobie uzmysłowić. I co robimy? Pomidorka niekoniecznie, ale możemy sobie spryskać. Marcheweczkę już jak najbardziej. Kilka razy. Nie mogą pływać w wodzie. One po prostu powinny być zwilżone. I chlebek też sobie z lekka zwilżamy. I taką naszą hodowlę odstawiamy sobie w spokojne, w miarę ciepłe, nieprzewiewne miejsce, żeby nam zapewnić odpowiednie warunki dla hodowli tych grzybów. I zadanie polega na tym, że ja może też to zrobię, co powiedzmy 12 godzin zrobimy zdjęcie takiej hodowli. Czyli hodowlę mamy w tych samych warunkach, można zrobić tak, że będziemy mieć stałe oświetlenie, nie za mocne, bo mikroorganizmy, grzyby też w szczególności nie preferują zbyt silnego światła. I z tej samej pozycji, najlepiej na statywie, zrobimy sobie takie zdjęcie. Rano i wieczorem. Albo rano i w południe i wieczorem. I po tygodniu zobaczycie, że będziecie mieli bardzo fajny film pokładkowy z całego procesu
rozkładu martwej materii organicznej, bo to jest martwa materia organiczna, przez grzyby. Cześć!